czwarta kolejka nie będzie mile wspominana przez zawodników GKS-u Orkan Buczek. W niedzielę doznali oni pierwszej porażki w pierwszym sezonie w czwartej lidze Grupy Łódzkiej. Pogromcami okazali się piłkarze Włókniarza Zelów, którzy zwyciężyli na boisku w Buczku aż 1-3. Spotkanie od samego początku wywołało sporo emocji, chociażby ze względu na prestiż meczu, który określany był derbami. Trybuny jak zawsze wypełnione były po brzegi. Mecz od pierwszego gwizdka był bardzo wyrównany. Pierwsi gola zdobyli jednak goście. W 37 minucie po szybkim kontrataku i precyzyjnym strzale zza pola karnego do siatki trafił Jakub Dregier. Gospodarze nie składali jednak broni i już 3 minuty później wyrównującą bramkę po rzucie karnym zdobył Piotr Burski. Było to jego 7 trafienie w tym sezonie. Druga połowa rozpoczęła się fatalnie dla gospodarzy, ponieważ już w 47 minucie po zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki skierował Maciej Danecki. Po tym trafieniu piłkarze z Buczku stracili ochotę do gry i inicjatywę przejęli goście. Przeprowadzali raz za razem ataki i w 56 minucie doprowadzili do rzutu karnego, który na gola zamienił Jakub Dregier, strzelając tym samym swoją drugą bramkę w spotkaniu. Wynik do końca meczu nie uległ zmianie. Orkan wygrywając miał duże szanse na bardzo wysokie miejsce w tabeli, jednak ostatecznie po czwartej kolejce zajmuje 9. lokatę. Liderem jest Unia Skierniewice.